Właśnie zastanawiam się, jak rozpocząć ten materiał. Zazwyczaj zaczynam dzień dobry, ale chyba zacznę dzisiaj dobry wieczór, bo szykuje się noc w lesie. To jest prezent od nas dla ciebie. Do zwrotu. Do zwrotu, nie może nic zgubić się. Nie, a tak poważnie, chodzi o to, żebyś nie poczuł się w 100% samotny i żebyś nie musiał bazować tylko na tym, co natura przyniosła. To są takie antropologiczne rzeczy dla ciebie. Stworzone dla człowieka, od człowieka. To dostaję od Dymitra w prezencie. Czy to było drogie? Podejrzewam, że nie! Z AliExpress. Z AliExpress. Dobrze, ja to sobie otworzę później. Założenie mam takie, że nie biorę ognia, żadnej zapalniczki. Biorę tylko niezbędne rzeczy, przygotuję sobie nocleg. Wcale się nie zdziwię, jeżeli godzina 23, a oni tutaj kurna wparują mi z jakimiś pałkami kurna i zaczną mnie straszyć. Korci. Ty byłeś kiedyś tarterem? No. Zuchem. Zuch! Dobra, chłopaki, ja muszę dużo rzeczy zrobić, przygotować sobie to wszystko, a wy jesteście razem z nami i obserwujecie. Lecimy. No i moi drodzy, na stole leżą rzeczy, które będę zabierał ze sobą po to, żeby móc to wszystko rejestrować. To jest niezbędne. Tutaj jest ten niezbędnik Dymitra, przygotowane GoPro, baterie. U góry mi się jeszcze ładuje reszta baterii. Oświetlenie niesamowicie istotne przy nagrywaniu, żeby nie było żadnego ziarna. Także myślę, że jeszcze z pół godziny tutaj jadę do domu przygotować sobie rzeczy, coś do jedzenia, na pewno sklep jeszcze odwiedzę. No i co? No i działamy. Ja jestem niesamowicie podjarany. Piszcie, co o tym sądzicie i czy wam takie materiały się podobają, bo szykujemy dużo bardziej spektakularny wyjazd. No ale małymi krokami. Chociaż uważam, tak szczerze powiedziawszy, że trzeba mieć jaja, żeby spędzić noc w lesie. Brzmi to bardzo niby łatwo, noc w lesie, ale jest zwierzyna, są ludzie, jest miejsce, rozpalenie ogniska, deszcz, aura. To wszystko ma wpływ na to, jak to będzie przebiegało. No dobra, dojechałem do siebie. Zaraz wam pokażę, jakie rzeczy zabieram ze sobą. Nie będzie tego dużo, ale na tyle wystarczające, żebym czuł się komfortowo i bezpiecznie. Chodźcie zobaczyć. Dobrze, sprzęt przygotowany. Myślę, że to w zupełności powinno mi wystarczyć. Wziąłem dwa koce. Czy to jest taki termiczny, jak na plażę, a ten jest taki cieplejszy. Obawiam się, biorę go na wszelki wypadek, gdyby nie udało mi się rozpalić ogniska, bo nie będę ukrywał, pierwszy raz będę krzesiwem to rozpalał. Ja się pakuję, zaraz jadę jeszcze do spożywczaka. No to trzeba będzie zjeść jakiś późny obiad, kolację i jakieś delikatne śniadanie. Oczywiście kawa też będzie, o ile uda mi się rozpalić ognisko. W ogóle tak sobie teraz siedzę i myślę, jak już tutaj się pakuję. Fajnie byłoby któregoś z was zabrać na taką przygodę, takie przeżycie. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście. Obowiązkowo łapka w górę i subskrypcja. Ja już jestem na tym etapie, że uśmiech z buzi mi nie schodzi, także nie mogę się doczekać. Lekka adrenalina, trochę niepewności. Na pewno będę musiał znaleźć dobre miejsce. No i przede wszystkim miejsce, w którym jest specjalny obszar, w którym można palić ogień, ognisko. Ja już jestem gotów, przebrany w kolorach zielonych. To jest tak zwany kolor kaki. Zamykam lapka. Nie będzie tu mnie najbliższy dzień. Nie roznieście chaty, panowie. Coś mogę sobie stąd wziąć jeszcze? Kanapkę. Nie. A kanapka zajebista. Możesz wziąć. No bo zajebista. No możesz wziąć. Nie pożałujesz. Przed chwilą obiad ci smakował. Nie udawaj. Ja biorę... Energy drink! Coś zajebiśle. Chodźmy. Jest 14:32, jeszcze pół godziny do celu, 32 minuty. Co wam mogę powiedzieć? Bushcrafting, czas zacząć. Nie, fajnie, jaram się. Następne wyzwanie, Dymitr będzie autostopem nocował w lesie i wracał do domu przez 3 dni.
Da, wrzucajcie dużo. Jak będzie 10 tysięcy łapek w górę, to to zrobi. Na czworaka. Na czworaka. Wiecie, czego się obawiam? Nie obawiam się zwierzyny, najbardziej obawiam się ludzi, którzy... Może inaczej powiem. To, czym nagrywam dzisiaj, to jest, licząc cały sprzęt, baterie i osprzęt, to jest około tam 18-17 tysięcy. Do tego GoPro 2 tysiące. Do tego jakieś dokumenty, kasa. Zdrowie najważniejsze, dlatego nie mówiłem wam o tym, ale wziąłem ze sobą też gaz pieprzowy po namowie Dymitra, żeby w razie czego mieć tutaj pełni komfort. Kapkę będę szył się bezpiecznie i zawsze pamiętajcie, będę rozmawiał. Ostatnio jestem do bijatyki. Ostatni raz biłem się w podstawówce z Tomkiem Walczakiem. Pozdrawiam, Tomek, jak oglądasz? A, i ostatnio odezwała się Marysia. Marysia, a ciebie też pozdrawiam. Pa, pa. To co? No, zaczynamy przygodę. Zobaczcie, plecak, karimata. I to jest wszystko do biwakowania, a tu jest cały sprzęt plus bluza jeszcze, jeżeli chodzi o... to, żebyście widzieli. Nie no, powiem wam, że gość jest gość. Jedzie sam. Rzućcie naprawdę te łapki, moi drodzy, bo to są super treści. Mówię wam. Ja jako widz się wypowiadam, przecież też mogę. No żółw ninja, co? Jeżeli liczycie na jakieś ładne ujęcie, jak w Bushcraftcie oni sobie idą i idą, to nie liczcie na tym momencie, bo kurde jak żółw. Dzięki, stary. No. Do jutra. Buziaki. Będę tutaj, nie? Ja tak jeszcze zadzwonię. Zadzwonisz. No dobra, to idziemy. Zaczynamy przygodę. Buźka, pa! Dobra, jestem w wyznaczonym miejscu. Fajnie to wygląda, to jest takie wzgórze. Jest to opisane na Lasach Państwowych, że to jest miejsce, w którym mogę rozpalić ognisko. W pierwszej kolejności biorę się za rozłożenie biwaku, czyli w tym moim przypadku będzie to wojskowej pałatki. Karimaty i zaczynamy ogarniać opał. Lecimy. No to bierzemy się za rozkładanie obozowiska. Dodamy tu. Jest godzina około 16, może 16:30, a już jest tak dosyć chłodno. Oczywiście jesteśmy, konary zasłaniają słońce, w ogóle to słońce jest za chmurami. Niesamowicie istotne na komary. Powiem wam, że już tyle kleszczy mnie oblazło, że muszę się kurna dobrze spryskać, żeby mi nic kurna żaden dziad nie wlazł. Dobra, to na razie niepotrzebne. Worek, zawsze pamiętajcie o tym, że jeżeli gdzieś jedziecie, żeby mieć worek na śmieci, nie śmiecimy. Pozostawiamy to miejsce w takim stanie, w jakim je zastaliśmy. W idealnym momencie rozbiłem pałatkę. Nie wiem, czy słychać. Zaczyna kropić. Przerzucam rzeczy, rozbijam spanie, zbieram opał i lecimy dalej. W zupełności wystarczy. Na jedną noc ochroni przed deszczem, a w tym miejscu rozpalę ognisko. Halo? Jak tam? No, rozbiłem już pałatkę, śpiworek, wszystko mam, znalazłem miejsce, fajne miejsce bardzo, jestem na wzgórzu, wszystko widzę dookoła, całkiem bezpiecznie, uniknąłem ścieżek zwierząt, bo widziałem wcześniej
miejsca, w których dziki sobie tam ryją, więc oddaliłem się od tego miejsca, jestem w miejscu wyznaczonym, w którym mogę palić ognisko. Dobra, mistrzu, bo ja zaraz muszę drzewo na opał zbierać, bo wbrew pozorom nie jest tutaj za jasno, a chcę być przygotowanym. Dzwonię do Ewci jeszcze, do żony. Pa! No, cześć. Cześć, Misiek. Jak tam? No, w porządku, wszystko okej. Okay. Znalazłem już miejsce, rozbiłem się. Rozbiłem pałatkę. Rozbiłem pałatkę, kochanie. Rozłożyłem szpiwu, rozłożyłem karimatę. Tak, tak, tak. Powiedz, na opał sobie drewno już przytargałeś? No, zaraz będę nosił, Misiek. No, ale jakie to jest miejsce? Zrób mi zdjęcie. Dobrze, zrobię. Muszę kończyć, Misiek, zadzwonię później. Bo muszę się rozkładać. Pa. Dobrze, pa. Kurna, mrówki widzę. Trzeba zlokalizować gniazdo. A nie, to jedna, dwie. Rozpalenie ogniska to będzie moje największe wyzwanie. Nigdy za pomocą czegoś takiego nie rozpalałem. Zobaczymy, jak pójdzie. Trzymajcie kciuki. No, a jeżeli to jest tak jak na filmach, to kurna, dziękuję bardzo. Ajajaj. Masakra, jakaś masakra. Nie da się tego rozpalić. Zapal się to. Jest. Mam. Ja pierdyle, ale czad. Śmiejcie się wy wszyscy, którzy tego nie robili. Mi się to udało dzisiaj. Bez udziału zapałek, zapalniczki, za pomocą krzesiwa rozpalić ognisko. Ale czad. Dobra, to teraz dorzucam chrustu i palimy dalej. W międzyczasie, póki jeszcze jasno, pokażę wam, co jest w takim niezbędniku. Na razie z tego noża bardzo często korzystałem. Bardzo fajny, przydatny. Oczywiście krzesiwo. Tutaj mamy długopis. Łyżka przyda się. To jest fajne, bo to jest nasiąknięte woskiem albo żywicą. Kawałek sznurka. Dzięki temu jest łatwiejsze rozpalenie. Latarka, tu będziemy ją testować w nocy. Paska na rękę. Tu jakiś teleskop. Koc termiczny. Karabinczyki. Zestaw do łowienia. Tu jest jeszcze, nie wiem czy widać, ale bardzo sprytna, można powiedzieć, piłka. Nie wiem jak to profesjonalnie nazwać. Chwyta to się między, podejrzewam, kciuki. Dzięki temu możemy coś przepiłować. Ja już sobie zaraz będę coś robił powoli. Do jedzonka. Plan minimum zrealizowany. Powiem wam szczerze. Tak się bałem tego ogniska i nie było to łatwe. Spróbujcie sobie sami. Oczywiście co innego jest to robiąc w domu, co innego mając tutaj takie drzewo, jakie jest. Ale udało się. Super. Chronienie jest, ognisko jest, to teraz trzeba zadbać o swoje potrzeby, bo nawet nie było czasu. Zestaw biwakowy jest, zaraz będę gotował, bo powiem szczerze, już mam ochotę coś zjeść. Jest ciepło, jest przyjemnie, jest cisza, jest spokój, nikogo dookoła nie ma. Powiem wam, że trochę mi to zajęło rozłożenie się tutaj, naprawdę. Myślałem, że pójdzie mi szybciej, łatwiej, zgrabniej, ładniej. Nie jest to może, kurczę, najpiękniejsze to, co mogłem zbudować, ale weźcie pod uwagę, że to jest pierwszy raz, kiedy na coś takiego się pisałem. Wasze zdrowie.
To jest życie, wam powiem. To jest życie, naprawdę. Ja jeszcze jestem z tych czasów, kiedy maluchem się jechało nad morze z rodzicami, kiedy tato zabierał nas na biwaki, na podnamiot tak zwany, gdzie wszystko się robiło w jeziorze, się człowiek kąpał. To jest w ogóle super hit. Ten, kto pamięta te czasy, to łapka w górę. To jest w ogóle fajne, że polskie lasy dają możliwość spania w lesie i ten bushcrafting tak brzmi egzotycznie, ale tutaj naprawdę wielkiej filozofii nie ma. Ja dzisiaj starałem się własnoręcznie wszystko zbudować. Pamiętajcie o tym, że wy możecie wziąć zapalniczkę, rozpalić ognisko bez najmniejszego problemu. Pamiętajcie tylko w wyznaczonych miejscach. Idę zrobić mały obchód, zobaczyć dokładnie, jak ta okolica wygląda. Tamtą stronę znam, bo z tamtej strony przyszedłem. Pójdę kawałek tutaj. Zobaczymy, co tutaj można spotkać. Oby nic. Oby nic. Cały czas popaduję delikatnie. Słychać, jak deszcz o liście zahacza, ale póki co dla mnie to jest niegroźne. Nawet gdyby trochę mocniej popadało, nic by mi nie się stało. Gorzej, gdyby jakaś większa burza nadchodziła. W tym zestawie od Dymitra jest ta ręczna piłka taka. Idę sprawdzić, czy da się nią coś przepiłować. Stawiajcie w komentarzach. Pewnie paluchy bolą jak cholera. Zaraz to zobaczę. Strzeliło, ale nie to, co trzeba. Rekomendacja w skali od 1 do 10, 2. Już nie macie wyjścia, to... O Jezu, człowiek się zmachał. To dopiero wtedy. Lepiej wziąć siekierkę albo prawdziwą, jakąś składaną piłę. Jeszcze godzinka, godzina 30 i będzie ciemno. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie. Na razie tak sobie odpoczywam, relaksuję się, palę ognisko, dokładam, sprawdzam, co ile muszę dołożyć. Fajnie oddaję temperaturę, fajnie, że zrobiłem tą ścianę, bo to rzeczywiście mi dużo dało. Czekamy na nockę, bo jestem ciekaw, jak to będzie po zmierzchu. Nigdy w lesie sam nie byłem. Zastanawiam się, ile mam nowych kolegów kleszczy ze sobą. Dzwoni Dymitr. Halo? Halo? No jak tam? No, żyję. Nie spodziewałem się czegoś innego. No, wszystko dobrze. Siedzę sobie, odpoczywam. Tak? No. Ciemno jest już u ciebie? Nie, jeszcze nie. Ale już się zaczyna powoli robić szarówa. No to wygląda tak. Taki ekskluzywny lasek. Ekskluzywny lasek. No, ale testowałem Dymsza tą piłę ręczną. Do dupy. W skali od 1 do 10, 2. No daj żyć. Już prędzej bym przegryzł to, niż miałbym to przepiłować. Dobra, buźka, pa. Dobra, żegna siebie, buziaki. No i dzwonił. Moi drodzy, 20:42. Fajnie. Na razie mogę wam powiedzieć, że odpoczywam. I to jest chyba najlepsze słowo. Codziennie siedzimy w social mediach, codziennie siedzimy w pracy. Poobcujcie trochę z naturą. Jest godzina 22, jest już ciemno dookoła. Staram się na tą chwilę jeszcze nie używać latarki, ale przygoda się zaczyna. Przede mną 6 godzin ciemności, około 4:30, po 4:00 zaczyna się robić jasno, to jest najgorszy moment. Krótka relacja, żadna zwierzyna nie podchodzi. Fajnie, bo tu jest las liściasty, więc są porozsypywane liście, więc słychać, jeżeli coś się rusza. Na razie spoko. Ha! Myślę, że jeszcze posiedzę z godzinkę, z półtora. Postaram się chwilę drzemnąć. Przygodowitaj. Zobaczymy, jak ta noc
minie. Jest cisza, powiem wam, niesamowita w tym lesie. Wszystko słychać. Każdy szelest. Niesamowite. A i ta lampka, którą dał Dymitr, całkiem fajna. Zobaczcie. Widzicie, jak ładnie? Kółeczko. Coś tam cały czas tak strzela. A tu miejsce spania. Kocyk jest. A ma chyba z 20 lat. Jeszcze z rodzinnego domu. Pamiętam. Na wycieczki jeździł. Już jestem trochę zmęczony. Jest dosyć późna godzina. Już dawno o tej godzinie śpię. Kładę się i tak myślę, że co godzinę, co półtora. Zasada jest taka. Jak będzie mi zimno, jak wam będzie zimno, będziecie palili ognisko. Zasada jest taka, że wtedy dokładamy. Więc... na pewno chłód mi obudzi, chociaż kurna i tak pewnie nie zasnę. To co, widzimy się o świcie, podejrzewam. Albo jeżeli coś się stanie. Zakładam, że nic się nie stanie, ale jak coś to mam kamerę i będę nagrywał. Pa! Dzień dobry. 5:05. Udało mi się przysnąć pomiędzy 2 a 5, gdzie wstawałem jeszcze 2 razy, ale noc bezpieczna. Noc bezpieczna, nic się nie stało. Moi drodzy, czas na śniadanko. Jak na biwaku, to musi wlecieć konserwa tyrolska. Ja sobie robię, zaraz jeszcze kawka. Zobaczycie i zwijamy. Zaraz robię kawkę, piję kawkę, zbieram obóz. Dymitr niedługo będzie po mnie jechał, więc wszystko dobrze. Zrobimy małe podsumowanie jeszcze później. Kawa w worku, kurwa, za warunki spartańskie, ale jeszcze jakbym miał nosić stolik, to sam bym oszalał. Ale miejsce super, zero ludzi, zero zwierzyny, fajnie, że nie padało, wszystko na plus. Zalewam kawkę. Zwijam biwak i czekam na Dymitra. Moi drodzy, przyszła ta pora, kiedy czas się zwijać. Ja już zalałem 3 razy ognisko 5-litrowym baniakiem wody. Przyniosłem sobie jeszcze raz tutaj z niepodal rzeczki jeszcze jeden baniak. A teraz na timelapsie zobaczycie, jak to wszystko składam. Obóz posprzątany, pozostaje jeszcze tylko zagarnąć liście, tak jak było, i gitara. Zacząłem tutaj wczoraj o godzinie 15, kończę dzisiaj o godzinie 9. Tak to wygląda. No i moi drodzy, to tyle w dzisiejszym materiale. Ja idę do Dymitra. Dzwonił, że zaraz będzie. Zostawcie łapkę w górę. Wbijcie subskrypcję. Jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, koniecznie to zróbcie. Ja wam ślicznie dziękuję. Nocujcie w lesie rozważnie. Jeżeli chcecie palić ogień w wyznaczonych miejscach, możecie to sprawdzić w danym nadleśnictwie. Życzę wam wszystkiego dobrego. Miłego dnia.